Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. To jest 52 i moi drodzy, witam Was w 44 odcinku Zagrajmy w Gothic 3. Moi drodzy, w dzisiejszym materiale najpierw udamy się z Silvio na polowanie na koczowników. Jeżeli będziecie słyszeli w tle dźwięki jakichś samochodów albo czegoś takiego, to wybaczcie, ale jest lato, jest cholernie gorąco i po prostu muszę mieć otwarte okno, bo nie wytrzymam. Mam tylko nadzieję, że jakoś bardzo nam to przeszkadzać nie będzie. Sylwio. Rozmawiałem z Tisgarem. I? Co powiedział? Przynosisz jakieś nowe rozkazy? Owszem. Chcę, abyśmy wyrównali rachunki z bandytami w oazie. My? Tak. Rozumiem. Uzbrój się więc i daj znać, kiedy będziesz gotowy. Dobra, i teraz pytanie, czy iść tam od razu, czy najpierw sobie z nimi porozmawiać? Chyba od razu zrobimy już tam wyżynkę. Już się nie będę chyba w to cackać. Chociaż wiecie co? Czy to jest taki dobry bardzo pomysł, żeby robić to już teraz? No nie wiem. Reputacja u asasynów i tak chwilowo nam się... No nie da nam nic raczej. Chociaż kurczę mogłaby dać. Dobre pytanko, czy to już, czy to nie już? Ja mam takie dylematy czasami. Wydaje mi się, że na razie zostawimy Sylwio, zostawimy to zadanie. Chciałabym wyruszyć do Al-Shaddim, ponieważ tam możemy pomagać dalej koczownikom. I to by mi się chyba aktualnie trochę bardziej jednak przydało niż wyrzynanie ich. Ten krokodyl chyba już nie żyje, prawda? Tak jest, ja już tutaj byłam, robiłam wyżynkę. Miałam trochę inny plan na ten odcinek. W ogóle plany mi się tak bardzo pozmieniały, jeżeli o to wszystko chodzi, że no naprawdę, pożal się Boże. Nagrałam dla Was ten odcinek chyba 2 dni temu, z czego okazało się, że nie włączyłam nagrywania i gadałam 45 minut bez sensu. I wtedy zrobiliśmy rzecz pod tytułem Polowanie na smoki. I szczerze to nie byłoby głupie, żeby to zrobić również dzisiaj. Od samego początku dzisiejszego odcinka, dlatego myślę, że od tego zaczniemy. Uda nam się dzięki temu zdobyć 2 ciężkie skrzynie i bodajże 2 stare. Także fajnie. Ja w ogóle już zawczasu sobie przypomniałam, że mam miksturę siły życiowej, której nie wypiłam. Więc to jest nasza pierwsza rzecz do zrobienia. Druga rzecz, mamy punkty nauki. Można by się było nauczyć trochę alchemii. Dlatego moglibyśmy też do Ben Erai skoczyć. Tylko, że może najpierw byśmy załatwili tego smoka. Po drodze zahaczymy sobie o Kronosa, o maga wody, ponieważ on jest tutaj w okolicy, konkretnie właśnie jak się idzie w stronę tego smoka. No, myślę, że będzie całkiem fajny odcinek. Mam nadzieję, że nie będzie jakiś ścinek. W ostatnim odcinku udało mi się troszeczkę to naprawić, to znaczy ścinki były, bo nie powiem, że ich nie było kompletnie. Ale udało się zrobić tak, że odcinek nie jest pokazem slajdów i tutaj pomogło przechwytywanie gry zamiast przechwytywanie ekranu. No bo wiecie, u mnie na przykład to wyglądało płynnie, na przykład dialog jakiś, a na odcinku, który wyszedł kiedyś, a który usunęłam później, właśnie w momencie przed tą przerwą tak jakby, no to u Was to był pokaz slajdów. No, ja bym tak mogła gadać w kółko o tych problemach technicznych i o tym wszystkim, ale szczerze, no nie chce mi się, to po pierwsze, a po drugie, no chyba nie ma co drążyć tematu. Tak też myślę. No dobrze, to co, najpierw skoczymy może do Kronosa, który powinien być gdzieś tutaj przy tych skałach. Pomyliłam się, nie pomyliłam się, nie wiem. Już zapomniałam, bo był moment, że do niego trafiłam, potem do niego nie trafiłam. Tu są topielce na przykład. Tego na przykład nie pamiętałam, nie byłam tutaj. Ale Kronos jest w okolicy, także na spokojnie możemy się tutaj pospacerować w tym miejscu. Dzisiaj sobie zrobimy taki trochę chodzony odcinek, właśnie z tym wybijaniem też smoków, bo dlaczego by nie? Ja tylko cały czas ubolewam, że z tych smoków nic nie ma w takim podstawowym Gothicu 3, tak jak tym. Albo nawet, że, nie wiem, patche do gry nie dodały jakiegoś tutaj kontentu, bo to by naprawdę było wtedy świetne, jak my jesteśmy na mapie.
No, można powiedzieć, że w stronę Kronosa bodajże idziemy. Chyba, że on był tam niżej. Nie wydaje mi się. A może? Nie wiem, przejdziemy się. Nic się nam nie stanie, jeżeli trochę pospacerujemy. Tu jest Kronos. Szczerze mówiąc, to Kronosa można by było zabić, bo jest takim odosobnionym magiem wody, z którym nie ma żadnej tak naprawdę interakcji. Nie wiem, nigdzie go nie prowadzimy, nic z nim nie robimy. Ale Kronos był strażnikiem Rudy w Gotiku 1. A, podejrzewałem, że to ty. Ale coś się w tobie zmieniło. A może to tylko ja się starzeję? Kronos, strażnik Rudy. Co u ciebie słychać? Dzięki kamieniom mocy znaleźliśmy drogę powrotną do naszych ludzi. Mhm. Co cię tu sprowadza? Kiedy tu przybyliśmy, postanowiliśmy się rozdzielić. To brzmi znajomo. To był pomysł Saturasa, nie mój. Ja chciałem, żebyśmy trzymali się razem, ale nikt mnie nigdy nie słucha. Od tamtej pory wędruję przez pustynię w poszukiwaniu wiedzy i inspiracji. Jeśli czegoś ci trzeba, daj znać. Możesz mnie czegoś nauczyć? Podzielę się z tobą tajemnicami Adanosa. No, z tego co kojarzę, to nic szczególnego on nie uczy. Ma szatę maga wody, która daje odporność na choroby i ma 3 mikstury przemiany. Co ciekawe, pamiętam, że jak byłam tutaj w odcinku, który mi się nie nagrał, to miał tylko 2. O kurde, w piątek sobie nie załączyłam, więc zróbmy szybko zapis. No i Kronos może nas standardowo uczyć tutaj per starej ścieżka natury, czyli to są czary, konkretniej rzecz biorąc. Ale my tego nie potrzebujemy. My, moi drodzy, pójdziemy teraz na pierwszego smoka, który powinien być tutaj niedaleko. Tylko fajnie by było zajść od innej strony trochę do niego. Bo on, jak dobrze pójdziemy, to centralnie staje nam na drodze i to naprawdę robi wrażenie, że mam być szczera. Wiecie, tutaj mamy takie połacie. Tutaj jest ogółem też ta oaza, gdzie mamy zabić tych koczowników, ale na razie to zostawiam, bo to, że ja teraz będę wykonywać zadania dla asasynów, nie pozwoli mi wejść do Isztar. Dlatego, że dużą reputację też daje zabicie Robara. A żeby zabić Robara, to ja bym potrzebowała Lee do tego, żeby mógł dokonać swojej zemsty. A problem z Lee jest taki, że Lee jest aktualnie w Nordmarze i po prostu... No żebyśmy się z nim spotkali, to musimy najpierw ogarnąć sprawę na pustyni. Dlatego będziemy to robić, myślę, sukcesywnie. I potem sobie zostawimy kwestię tego expa właśnie już tak... Na koniec, znaczy expa, tej reputacji. Na razie nie chcę się w to bawić. Jeżeli bym brzmiała troszeczkę zakatarzenie, to się nie przejmujcie. Damian był ostatnio chory i chyba się tak po prostu wymieniamy, jeżeli mam być szczera, naszym stanem zdrowia. Konkretnie chodzi o te pieprzone zatoki. Jak się raz zachoruje na zatoki, to już potem jest klopson. No i tak, gdzie ten smog jest piękny? Czekam, aż go zobaczę na horyzoncie. Zaraz się okaże, że wlezę na niego. I to wtedy już nie będzie przyjemne spotkanie. Mamy cię. On się tak ładnie wyłania. Fajnie to wygląda, muszę przyznać. I teraz tak, wyleczymy się trochę. Można powiedzieć w nawiasie, co ja zrobiłam? Fuck my life. Wypiłam przez przypadek miksturę. On tak w nawiasie można powiedzieć, że pilnuje starej skrzyni, która jest tam. Chociaż nie oszukujmy się, żeby ją zdobyć, to naprawdę nie trzeba się wysilać. Dobrym pomysłem będzie wziąć sobie tutaj golema. Ja tak ostatnio... No tak, tylko jedna rzecz. Żeby uruchomić golema, potrzebujemy zmienić sobie pierścionek na manę. Golem sobie fajnie radzi. Demona też już testowałam kiedyś. Ale w sumie golem chyba mi się bardziej jednak podoba. Podejdziemy trochę bliżej. Nasz golem zaraz powinien się na tego smoka rzucić. Mam tylko nadzieję, że...
O właśnie, super. To już nie powinien być teraz jakiś tam problem wielki. Tylko fajnie by było go, wiecie, zajść. Mój golem zaraz chyba padnie. Jak taka niecelna będę. No ja teraz już dostałam. I jeszcze jeden cios. Pięknie. No, mój golem oberwał. Wracaj. Ale to już na luzie. No i jak widzicie, nic z tego smoka nie ma. Wiecie, ja nie powiem, bo walka ze smokiem ma bardzo epicką muzykę, ma bardzo duży potencjał, ale co kurde mać z tego, jeżeli no... Przepraszam bardzo, nie? Dobra, ja prawie minęłam tą starą skrzynię, bo ona tak jest tu w krzaku schowana, że naprawdę. Mamy miksturę myśliwską. No i pięknie. Dobra. To co, myślę, że możemy zmienić pierścionek, ten many, na coś fajniejszego. Może na ten, ochrony. Bo daje nam plus 10. Może być. No to co, myślę, że możemy się teleportować na chwilę do Ben Era i nauczyć się troszeczkę alchemii, bo no tutaj już nic z nas chwilowo nie trzyma. Widzieliście, jak ten dziwnie zatańczył? Pani wojownik, to było bardzo dziwne. Dobra, Eusebio. Naucz mnie czegoś o alchemii. Dobra, przede wszystkim... Nie jesteś na to gotowy. Rozumiem, wyrób trucizn. Naucz mnie przyrządzania trucizn. Tak naprawdę trucizna niewiele się różni od najzwyklejszej mikstury leczniczej. Potrzebujesz przepisu, składników i stołu alchemicznego. Musisz wszystko dokładnie wymieszać. Uzyskasz lepką substancję. I gotowe! Chcę zatruwać broń. Potrzebujesz broni i trucizny. Uważaj, żeby nie zanurzyć całej broni w truciźnie. Nałóż cienką warstwę na ostrze i czubek broni. Uważaj, żeby się nie skaleczyć. Wiadomo. Mikstury many są mi też potrzebne. Chcę ważyć mikstury many. A, mikstury many! Bardzo przydatna rzecz. Są źródłem czystej, magicznej mocy. Istnieją różne przepisy na te mikstury. Wybierz którykolwiek. Znajdź składniki i do dzieła! Wiadomo. Do trwałych mikstur będziemy potrzebowali mikstur przemiany, dlatego tutaj chwilowo wyrób mikstur many. Do przemiany, a tutaj właśnie przemiany. W te strzały już iść nie będę, więc tutaj nam z alchemii w sumie zostały tylko te dwie rzeczy. I myślę, że to będzie kwestia do zrobienia tak naprawdę zaraz. Tylko tak, najpierw udajmy się do Montery, ponieważ potrzebujemy się dostać do druida Porgana. Chociaż myślę, czy to nie będzie szybciej z Capedan. Nie wiem, chyba że weźmiemy krwiopijcę, to będzie szybko w sumie i tu, i tu. Stać! Nadal szukamy mordercy. Założę się, że to twoja sprawka. A no właśnie, bo my zabiliśmy Basira któregoś odcinka. I teraz możemy się wyłgać. Nie wiem, o czym mówisz. Nie chcemy tu żadnych awantur, jasne. Jeśli nie przestaniesz, to o wszystko oskarżymy ciebie. No i dobra, jak widzicie, nie rozpętała się rewolucja. Najgorsze jest to, że pada deszcz. Ja bym to wolała jednak przeczekać. Szczególnie, że u mnie gra ma skłonności do robienia dziwnych rzeczy, jak pada. Dlatego się prześpijmy do takiego dnia, żeby nie padało. No i pięknie, o to mi chodziło. Zróbmy F-pionę. I teraz tak, wybiegniemy sobie tutaj z miasta, żeby nie było. I później możemy użyć krwiopijcy i polecieć.
Tylko czy tędy będzie dobra droga? Myślę, że będzie dobra mimo wszystko. Dobra. W ogóle tą miksturę bym mogła też łyknąć sobie. Zróbmy jeszcze jedno F5. I teraz mikstura przemiany w krwiopijce. Witaj pani jaszczurko. Fajny masz model postaci. I lecimy. Jak na złość ktoś zaczął kosić na dworze. Musimy zrobić taki mały slalom, bo tam byli ci buntownicy przecież. Wiecie, to jest chyba najszybszy sposób, żeby się do Porgana dostać, jeżeli mam być szczera. Chyba szybszego nie ma. No, mikstur przemiany uczą tylko dwaj druidzi, dlatego to jest takie utrudnione bardzo. Tam by się przydało w ogóle wejść na górę, bo tam są gargulce. Tu się w ogóle też dziki porespiły. No dobrze. To co, chodźmy do Porgana. Naucz mnie czegoś o alchemii. Naucz mnie, jak ważyć mikstury przemiany. Dzięki miksturom przemiany można na krótki czas przyjąć inną formę. Nie muszę chyba dodawać, że będziesz potrzebował niezbędnych składników oraz stołu alchemicznego. Mhm, pięknie. Zostały nam 3 punkty nauki. Czy ten ktoś może przestać kosić? Ja chyba jednak muszę zamknąć to okno. Dajcie mi moment. Wiecie, nie żeby coś, ja bardzo lubię, jak koszą i dbają o okolice wokół bloków, ale to mnie jednak czasami denerwuje. Dobra, witajcie gońcy leśni. Gdzie ruszamy tym razem? Przydałby się broń zatruć. Tylko, że truciznę chyba i tak kupimy w Ben Erai, więc jeszcze na chwilę tam wrócę. Truciznę możemy zrobić, a możemy też kupić. Jeżeli Eusebio będzie miał przepis, to kupimy. Pokaż mi swoje towary. Ma samą w sobie truciznę, a przepis? Masz przepis. Z pęcherza. Okej, to jest chyba taka mocniejsza trucizna. Nie wiem, weźmiemy sobie 2. Okej, zrobisz mi miejsce? Nie zrobisz mi. Stół alchemiczny potrzebuję. Był nie w Bakareszu. W Bensali był stół alchemiczny. I to chyba nie jeden. Także dzisiaj trochę mamy latania po tej pustyni. Tutaj był? Jest. Dobra, trucizna. Jak to działa? Język jaszczura i fiolka, albo pęcherz z trucizną i fiolka. Szczerze, to jest chyba obojętne. Zrobiłam od razu 2 trucizny. Lepiej nie pomylić z sokiem limonkowym, och, naprawdę? Dobra, F5. I to teraz chyba było tak, że klikamy sobie na butelkę i możemy zatruć broń. Super, 130. Pięknie. Bo to chyba wpłynęło na obrażenia, no nie? Tak jest, wpłynęło. To ten miecz zakonu, szczerze mówiąc, był słaby. Nie, to nie wpłynęło na obrażenia. Dobra, nieważne. Idziemy do Geldern, ponieważ tam jest kolejny smok, a później udamy się pod Cape Dan. I tam będzie już jazda bez trzymanki. Bo tam są smoki aż 2. Mamy demona na wszelki wypadek, więc to jest jakiś tam plus dla nas. No i dobra, jesteśmy w Geldern. Tutaj już jest chyba wszystko zrobione w tym mieście. Z tego co pamiętam. Zresztą można zerknąć. Prawie wszystko, bo tutaj jest kwestia wyzwolenia. Tak jest.
Ale to jest w ogóle na dalszy etap gry. Jezu, jak ja sobie tak wyobrażam te ostatnie odcinki, to naprawdę. No i idziemy sobie do ruin. Powinno być fajnie. Miejmy nadzieję. Dobra, jak my w ogóle stoimy z czasem, bo ja mam wrażenie, że troszeczkę... No, troszeczkę mamy mało czasu. Nie wiem, czy uda nam się te smoki dzisiaj ubić. Taki był plan. Najwyżej będzie trochę dłuższy odcinek. W sumie nie ma co narzekać. Musimy się trochę powspinać. To jest chyba rzecz, którą najbardziej lubię w Gothicu. Z jednej strony jej nie lubię, a z drugiej ją lubię, że możemy wejść praktycznie wszędzie. O, już słychać gadzinę. Trochę nam zeszło, ale hej, nauczyliśmy się alchemii. I z moich wyliczeń wynika, że jeżeli pokonamy pozostałe smoki dzisiaj, to będziemy mogli się nauczyć mikstur przemiany... Nie, mikstur trwałych. I już wtedy będziemy mieli z alchemii wszystko to, co mnie obchodziło. No i dobra, mamy smoka. Ja bym może poczekała, aż on się trochę przemieści, chociaż wydaje mi się, że on nie zamierza się przemieścić. Chociaż może ma zamiar. Zapisałam się, nie wiem. Najlepiej by go było przypiąć do jakiegoś muru. Nie wiem, jak to jest, że mamy tak długą broń. A mamy problem z tym, żeby po prostu go sięgnąć. Jeden strzał i ginę. No niestety. Wiecie, można by było demona sobie przyzwać, ale ja bym demona wolała zostawić na te dwa, które są na dole. Dobra, już chyba powinno być ok. Że tak powiem, nie dałam mu się trochę. Podeszłam po prostu bliżej. To tak jak ze smokami w Gothicu 2, że po prostu trzeba podejść praktycznie mu pod mordę. Jeszcze jeden cios, dobra. Udało się. Ledwo, ale się udało. Dobrze. Dragrot. Srebrny kielich, skarb. Kuferek. Metalowy kufer. Nic ciekawego. Zwykły kufer. Przynajmniej trochę wytrychów mamy. Okej. I teraz tak, żeby nie pominąć. Tu jest drugi dragrot. Tu jest ciężka skrzynia. A w niej mamy łuk armijny. Czyli pójdzie na sprzedaż, mówiąc konkretniej. O, tu są jednak trzy dragroty. Czyli wcześniej jak grałam, to ominęłam. Tak mi się coś wydawało, że są trzy, ale mówię, nie, no przecież bym zauważyła. Nie zauważyłaś. Dobra, to wszystko, wszystko. No i pięknie. To co, lecimy pod Cape Dan, żeby nie tracić czasu. Teraz pytanie, czy my zdążymy. Ze smokami powinniśmy zdążyć, ale tutaj są jeszcze, wiecie, dwie jaskinie, w sensie dwa poziomy pod Cape Dan. Fajnie, ja w ogóle muszę sobie pomału zacząć odznaczać te ciężkie skrzynie, gdzie nam jeszcze zostały. Na pustyni jest ich dużo, ale tam w stronę Isztar jak się idzie. Nie ma tu nic więcej. Dobra, jest pełzacz. Teraz też możecie zobaczyć, jak jest z tą trucizną. Ja uważam, że bardzo fajnie ona działa. Najpierw wejdziemy na ten wyższy poziom. Tutaj będzie trochę ogrów i tego typu stworów. Ale są też gobliny. Które już mnie atakują zresztą. Ha ha ha!
Dobra. Okej, pan pełzacz. Sporo tego cholerstwa, jak widzicie. Niestety... A nie, nie spadł nam na dół. Przez chwilę miałam wrażenie, że coś mnie atakuje. Z goblinów wolę pozbierać, bo później w Nordmarze nam się przyda sporo alkojagód. Nawet nie w Nordmarze, bo chyba w Faring będziemy robić tą wódę tego jednego gościa. Chyba Tipler się gościu nazywa, albo coś w tym stylu. I więc wypadałoby mieć po prostu. Tutaj za bardzo już nic nie ma, są ogry, jak widzicie. Szkoda, że się nie da bełtów zatruwać. Ale chyba wiem dlaczego, bo byłoby to po prostu już zbyt OP. Nie trafiłam, poważnie. Na spokojnie. Poczekamy, aż wrócą na swoje miejsca. I tak je będziemy wykańczać po kolei. Dobra. Dostał ode mnie w brzusio. Chyba nie trafiłam już go. Teraz na pewno nie. Chyba cios jeszcze powinien wystarczyć z tej kuszy. Na przykład w głowę. Albo i nie. Okej. Możemy zrobić zapis. Mam nadzieję, że nie słyszycie tego koszenia, bo teraz jak na złość koszą przy innym oknie. Dobra, ja się przysunę tu. Masakra. Okej, trafiłam dalej. Tak będziemy manewrować. Dobra, wraca. Super. Znowu musimy trochę poczekać. Wybaczcie, to jest takie trochę monotonne, ale to jest najlepsza metoda na te ogry, bo jak sami widzicie, one potrafią mi też zawsze zasadzić gonga, a ja też nie mam na to po prostu czasami ochoty. Serio. Nie trafiłam. Ale już zaraz będzie tutaj szedł i trafimy ostatnim ciosem. Trafimy ostatnim bełtem. Super. Nie martwcie się, nie będzie żadnej niespodzianki, tylko dwa są tutaj. Dobra, tego już może zbierać nie będziemy. Przy okazji moje bełty do mnie wrócą. No, nie było tutaj największych skarbów życia. Parę szkatułek. I parę moich bełtów. Dobra, to co? Myślę, że możemy schodzić na ten...
niższy właśnie plac. Tam już... Nie, tam jeszcze nie widać smoków. Dobra. Obgrabione, ogarnięte. Schodzimy niżej. Myślę, że całkiem sprawnie nam idzie. Taki odcinek trochę dokokrzający. Można chyba tak to powiedzieć. Teraz jak już będziemy mieli alchemię, to możemy sobie swobodnie wydawać punkty w siłę. Witam cię, panie topielec. Ojej, żółwik. Żółwiki są takie fajne w Gothic 3. Zawsze mi jest żal ich zabijać, dlatego ich praktycznie nie zabijam. Szczególnie, że nic z nich nie ma. Dlatego nie warto. Ojejku, dobra. Ze smokami sobie poradziłam wcześniej tak, że po prostu wlazłam tam z kuszą i strzelałam sobie z góry. Jakimś cudem poumierały. Także, no, jest taka szansa, że się tak uda zrobić. Chociaż ja podejrzewam prędzej, że pokonamy je w taki sposób, że najwyżej weźmiemy sobie tego demona. Dobra, nie będę się cyrtoliła. Powiem wam, że tych ogrów to i tak tu jest mało. Ponieważ znam miejsce, gdzie jest ich więcej. I to takie miejsce, że nawet byście nie powiedzieli, że tam są ogry. Myślę, że tam któregoś dnia pójdziemy. Co prawda tam nic konkretnego nie ma. Ale warto, myślę. Ale śmiesznie to brzmiało, jak te lagi wyciągnęły. Siup. Dobra. Ogarnięte. Tu jest dragrot w ogóle na wejściu, tam jest roślinka do życia. Tu się też na mnie bulwersuje jakiś pełzacz, bo tutaj też są pełzacze. O właśnie. Aj, nie zdążyłam. Co prawda tylko dwa. Serio? Dobra, no do widzenia już. Super, sklinował się. Tu jest tylko kuferek. Pięknie, mam cię. Wybaczcie za tą ciemnicę, ale już nie będę świecić specjalnie. No i standardowo tu są też ogry, więc musimy uważać. Jak my, moi drodzy, stoimy z czasem? Słabo. Będzie dłuższy film. Ostatni był krótszy, to ten będzie dłuższy. Excuse me, zapraszam. Halo? Halo? Okej, to jest dziwne. Halo? Co jest z wami nie tak? Jesteśmy ziomami, czy jak? What the fuck? Dzień dobry? Czy wy to widzicie? Oh my god! Dobra, F9, nie no, bez przesady.
trzech naraz to ja nie chcę, zresztą ja sobie nie dam rady. No chodź. Od kiedy one się agrują w ten taki dziwny sposób? Ja sobie nie przypominam. Dobra. Okej, już jesteś mój kochany. Idzie kolejny? Nie idzie. Co oni tak głośno koszą? Ja drzwi zamkłam. Znaczy okno. Dziwne bardzo. Excuse me. Halo. O co tutaj chodzi? Zapraszam? Czy coś? Ej, pierwszy raz w życiu widzę taki błąd w gotiku, nie? Idziesz? Zapraszam cię. Ale dziwne. Ej, zamkłam okna, a czuję nawet zapach tej trawy, nie? To jest chyba dziwne już. Nie ślizgaj się. Ła. No halo. Jak można nie trafiać z tak bliskiej odległości? O kurde. Ale go zcięłam. Na tyle, że dalej oddycha. To co, robimy gilotynę i jest elo? Tylko trafić. Serio? No, ja też tak umiem. Co? Czy wy to widzieliście? Zapomniałam, że mam tą obrotówę jeszcze. No to nieźle. Wiecie co, chyba tak słychać, bo mi centralnie koszą pod blokiem. Dobra, dużo broni tutaj trzymałyście. A nam jeszcze zostały te smoki na dole. Ja już wiem, że będzie dłuższy film, bo w 6 minut to się nie wyrobię, żeby smoki ubić. Dobra, dobra. Ale na spokojnie, na spokojnie. Ja tu je ostatnio wysnajpiłam stąd, więc jest szansa, że je też teraz je wysnajpię. Tam jest pełzacz, bo tam mi spadł. Tu jest jeden smok. Dobra. To robimy trójeczkę. Robimy F5. Ojej, nie jedz już. I kusza. Tu go wysnajpię na spokojnie. Tylko on się teraz zaczął ruszać. Serio, nie trafiłam? Ty, lol, on sobie tu wchodzi normalnie. Trochę niedobrze. Ale jest plus, bo się zbugował. Yo, ja nie wiedziałam, że one sobie tutaj wchodzą normalnie. Znaczy, one nie wejdą tutaj na górę, ale w sumie do tego kwiatka, który tam jest, to mogą wejść. Ale myślałam, że tylko wtedy, kiedy chcą do nas dojść i nas zaatakować. A one tak po prostu sobie chciały tu wliść. Ale dziwnie. Dobra, z tym pójdzie gładko. Myślę. Ten drugi może nawet też tu przylezie. Serio? Jeszcze raz. A gdzie jest kumpel? Nie dajcie się zwieść, one są dwa.
gorzej, że go nie widzę. On tu może przylaza, ja nie wiem. Ej, poważnie, gdzie jest drugi? Zaraz zostanę w łeb, prawda? I gdzie jest drugi? Przecież no nie róbcie sobie jaj, ja wiem, że są dwa. Kurna, gra chce, żebym tam zlazła, nie? Przecie kurna, nawet go słyszę. Tam jesteś, dobra. To szczerze też możemy go chyba do ściany przyszpilić. Ale ryzykownie. No już dobra. Ostatnio było tak, że były jakoś tak blisko siebie, że się oba zagrowały na mnie. I przez to, że się zagrowały oba... No teraz ma szansę zaatakować mnie. Jeszcze raz nawet zdążył. Dobra, elo, mamy wszystko. Odpalmy może pochodnie, bo będzie trochę widniej. I pootwierajmy te kuferki, co trzeba. No proszę bardzo, ciężka skrzynia akurat. Miecz dwuręczny z rudy. Lepsza broń, w teorii na pewno. Jakbyśmy ją zaostrzyli. Tylko, że wiecie, ona nie jest błogosławiona, nie? Ale w teorii, skoro siła się skaluje z jakby z obrażeniami z broni, to w teorii powinna być lepsza. Dobra, skarb zebrałam. No i właśnie, stara skrzynia kolejna, a w niej mikstura siły plus 3. Naprawdę ładny łup nam się tutaj wyklarował przy tym smoku. Okej. Tu jeszcze powinna być jedna fajna roślinka. Solidny metalowy kufer. O proszę, bąbel czasowy mamy. To jest bardzo ciekawy czar i nie ma go dużo w grze. Ej, myślałam, że to jest jeszcze jeden dragrot, nie? Niestety nie. Wiecie, nad czym ubolewam? Że nie można powiedzieć tam ludziom w Cape Dan, że jakby no smoki były pod nimi, nie? To by było takie interesujące. No tu jest niestety tylko jeden dragrot, tak na 1000%, bo innego już nie widziałam. Dobra, tam już byliśmy. Tutaj skrzynki pootwierane wszystkie. Fajnie. Czyli trzeba przyznać, że nam się sporo nawet udało. I oczywiście ciężka skrzynia z kitrana na samym końcu jaskini. Ale już po smokach, no. Myślę, że fajny odcinek nam wyszedł z tego. W kolejnym będę chciała iść do Al-Shaddim. Tylko teraz tak, wbiliśmy nowy poziom? Nie wbiliśmy. Ale to wbijemy w takim razie w kolejnym odcinku. Tylko jeszcze tak, tą broń byśmy załatwili. Można by ją było zatruć. Miecz dwuręczny z rudy. Okej, i to nie wpływa na obrażenia. Załóżmy sobie go na razie.
i pójdziemy go zaostrzyć. Akurat wystarczy się tepnąć na górę. Zaostrzymy. No i co, moi drodzy, dziękuję Wam już serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Kolejny odcinek to będzie pójście do Al-Shaddim i tam będziemy mieli jazdę bez trzymanki, szczerze mówiąc. No, miejmy nadzieję, że jakoś to nam pójdzie. Zobaczymy. Dzięki Wam jeszcze raz. Do kolejnych materiałów. Cześć.